Witam wszystkich. Kolejny unboxing. Mam paczuchę co do modernizacji instalacji grzewczej. Nie będę tym obracał, bo tutaj jest logo firmy, z której to było kupione. Nie chcę robić, jak to się mówi, pseudo reklamy. Coś innego, jakbym miał za to płacone. Ale i tak się pojawiło, no trudno. Trzeba kupywać tam, gdzie jest taniej. No tak, tak zrobiłem. No i co tutaj mamy? Pierwszy punkt. Zabór. Tu. Jeszcze jedna plomba. I mamy tutaj takie coś. Takie coś. Jak siłownik elektryczny. ARN ProClick. Instrukcja się przydaje. Powiem szczerze, zostawcie sobie instrukcję, bo już mam taki jeden zawór i warto sobie zobaczyć do tego nieraz, bo miałem, jak to się mówi, troszkę jaja, bo zapomniałem, jak miałem zawór ułożony trójdrożny. A później w czasie sezonu trzeba było trochę pokombinować. A tak jak jest instrukcja, to jest git. Można sobie poradzić. Tutaj mamy pudełko, zaworek. Nic się nie zmieniło od ostatniego razu. Mam wersję 120 sekund, 6 Nm. To jest ten typowy do praktycznie wszystkich zaworów trójdrożnych. To będę miał w tak zwanym małym obwodzie ten zaworek, ten siłownik, można powiedzieć. Ten siłownik będzie współpracował z tym oto samym zaworem, bo to jest siłownik z zaworem ARV384 ProClick. I to jest, jak to się mówi, jedna firma i jestem w miarę z tego zadowolony. Mam nadzieję, że ten będzie troszkę gładziej chodzić, bo tamty mi się udało jakoś dziabnąć, coś robiłem i może tutaj będzie widać. Tu jest, powiedzmy, ta przesłona, co robi za zawór. Mi się udało tutaj gdzieś dziabnąć, to nie wiem jakim cudem, ale mi się udało to dziabnąć. No i on się troszeczkę podwiesza, jak jest pewna pozycja, no ale trudno, tak to już jest. To jest demontowalne, że można sobie dać skalę tak, można sobie skalę dać, że tu mamy 0 albo że tu jest 0. Wszystko zależy, jak sobie później ułożymy w instalacji zawór. Tak, żeby później wiedzieć, kiedy mamy odkręcone, a kiedy jest zakręcone. Dlatego warto sobie to ustawić i później gdzieś schować to, bo później jest problem z ustaleniem tego, jak to faktycznie ma być. Z tego, co pamiętam, to właśnie to idzie tak rozebrać. I wtedy mamy taką zagwozdkę. Dobra, ściągłem to, ale gdzie ja miałem punkt 0? Dlatego warto sobie jeszcze w dodatku zaznaczyć gdzieś na zaworze, na przykład teraz mam na przykład zamknięte, czyli jak mam, tu jest takie nacięcie, tu mam zamknięte, jak to mam tu, sobie napisać jaką ściągę, zamknięte, jak jest tu. Bo ja się naprawdę ostro nakombinowałem, jak w trakcie sezonu powiedziałem sobie, a może coś mam źle skonfigurowane, może sobie to obrócę. No i tak poobracałem, że później przez kilka dni kombinowałem, czemu mi fiksują temperatury, bo zawór był, powiedzmy, no będzie łatwiej tak. Niby miałem, teraz jest 0, czyli powiedzmy strzałka z tego i powinno być 0, a ja to miałem obrócone, że to było chyba na 50% czy ileś. Zawór był tak samo obrócony i ja jak berety.
Więc taka rada, lifehack na przyszłość. Dajcie sobie na zero, jak teraz jest, że tu jest otwarte, tu jest otwarte, tu jest zamknięte. I sobie napisać zamknięte, otwarte, otwarte. I macie, jak to się mówi, temat z bani, bo co prawda są fajne te instrukcje, naprawdę zrozumiale napisane. I tutaj jest nawet to wszystko opisane, jak to się robi, ale warto sobie wziąć i napisać na zaworze to, zaznaczyć tu, tu i tu. I wtedy macie naprawdę z bani i idzie to zrobić. No i ja będę to miał po części w tym układzie. To będzie mały układ. Ja będę to miał między piecem a buforem, a drugi układ mam później zaś jakby... Nie ma takiego tutaj schematu, bo ja mam to naprawdę troszkę przekombinowane. Mam mały układ, a później między buforem a instalacją mam drugi zawór mieszający, drugi układ. Czyli na przykład na tym układzie mogę mieć 70 stopni, bo tak mi około wychodziło, 67 stopni, 70 stopni, że piec się nie poci i cały jest suchy, że aż do popielnika nie ma żadnych skroplin. To było w tamtym sezonie na sterowniku Stecha. Teraz będziemy robić na nowym sterowniku i zobaczymy, jakie temperatury będę musiał mieć na piecu, żeby mi się w części popielnika nic nie skraplało. Więc to będzie, powiedzmy, jeden układ, drugi układ mam i w tym układzie będzie modernizacja, czyli będę wkładał sobie to. To przyjdzie do tego. To jest akurat, jak to się mówi, plug and play. Czyli składamy i lecimy, tylko że jak widzicie, można to składać w różnych pozycjach, dlatego jest wskazane sobie pozaznaczać, jak to ma być, bo później jak to już mamy na rurze, to mogą być jaja. Zawór, co do zaworu, jak to się mówi, nie mam zastrzeżeń, jest naprawdę fajnie wykonany, dość jakościowo, jak za swoją cenę. Zobaczymy, jak będzie się zachowywał sam zawór, bo w poprzednim mam taki mały problem, jak jest mały zakres, a tutaj chodzi fajnie gładko. Jak na przykład chodzi od 0 do 30%, to tak on jakby się troszkę przycina w tym małym zakresie. Ale zobaczymy, jak ten. Najwyżej sobie po prostu zamienię zawory miejscami na ten. Jeden będzie sterował temperaturą kocią, żeby powrót był na kotle, zawsze ciepły. Teraz sobie może ustawię na 60 stopni, bo mam teraz zawór termostatyczny, czyli taki jak mamy w samochodzie, że on działa manualnie, ale powiem więcej, jak to będę robił, dlaczego będę zmieniał to jednak na 3-drogę. I drugi układ też mam tak zrobiony, który idzie na grzejniki, czyli mam dwie różne temperatury na układzie, przez co mogę żonglować sprawnością. Dobra, ogólnie jest w porządku, nic nadzwyczajnego, to co miało być. Kupiłem taki zestaw, który przychodzi od razu ze śrubunkami. Półśrubunkami, czyli będę mógł sobie to poskręcać. Co prawda ja mam inny typ śrubunków, ale znając mnie, ja już mam na to pomysł. Coś z tym wymyślę. Jak to się mówi, nic w naturze nie ginie, tylko zmienia właściciela. Ja sobie tam coś wymyślę na to. Uszczelki. No co prawda tak trochę dziwnie, bo są tej samej grubości, a trzecia jest innej. No tak trochę lipa, bo jak się wszystko na sztywno porobi, to mogą być jaja. Ale dobra, uznajmy, że
to jest małe niedociągnięcie z racji chyba sprzedającego, bo dorzucił. Też chyba widać. Tutaj ta zawleczka jest inna niż tu. Stawiam na to, że no, to jest całkowicie inne, bo grubość nakrętki. I tutaj jeszcze jest miejsce na plombę. To jest po prostu jakieś tam leżaki im zostały magazynowe. Z tej firmy dużo rzeczy brałem. To są takie laserowo wygrawerowane napisy. Jest fajna jakość. Nie miałem żadnych zastrzeżeń. I co to tutaj było z gratisem? Laserem. Ok. Chyba to długo musiało już leżeć gdzieś, bo baterie już wyciekły. No ale jak to się darowanemu koniowi się nie patrzy w zęby, będzie latarka, żeby patrzeć do pieca. Dobra, nie będziemy tego oceniać, bo to jest gratis. No jest to aluminiowe. Jest to aluminiowe, jest to aluminiowe. No, nie będę tego oceniał, bo to jest gratis. Leżak magazynowy jakiś, ale dobra. Główny temat był tu. I do tego będzie jeszcze sterowniczek, który za chwilkę może też nakręcę i będziemy działać w piwnicy przed zimą. Teraz, kiedy idzie coś zrobić, więc liczcie się z tym, żeby lepiej teraz coś zacząć pomału kombinować, coś już robić, zbierać elementy, niż jak już będzie zima. Ja to przerabiałem w tamtym roku. Nie polecam robić na szybko. Dlatego teraz muszę poprawiać, bo za późno się za to zabrałem. Więc dziękuję za obejrzenie, lajki, subskrypcje, komentarze, lajki, dislajki, mile widziane. To do za chwilę. Cześć!